Dzień dobry Państwu, Stanisław Kozakowski się kłania. Dzisiaj chciałem powiedzieć kilka słów na temat polsko-niemieckich relacji, no i relacji konkretnie z kanclerz Merkel. Proszę Państwa, łatwiej, tak powiem, komuś doradzić z boku, ale powiem Państwu szczerze, że Niemcy, z tego co ja czuję, to jednak jakby nie było od kanclerza począwszy, a na szeregowym Niemcu skończywszy, jednak gardzą Polakami w swojej większości. Także, że jest to taki sąsiad mało ciekawy, podobnie jak i Rosjanie, z którym należy układać jakieś poprawne stosunki sąsiedzkie, ale nie należy od niego nic nie oczekiwać i za bardziej jednak żądać niż prosić, bo po prostu proszenie nawet o jakieś pewne sprawy kogoś, kto tobą gardzi, to jest po prostu ubliżający dla tej samej osoby, która prosi, a z drugiej strony można się spodziewać, że druga strona to oleje. To mówię akurat w nawiązaniu do spotkania, jakie miały miejsce parę tygodni temu pomiędzy polskim tam prezydentem, premierem i Jarosławem Kaczyńskim, a Angelą Merkel. Także nawet stosunek pana Kaczyńskiego to jest, ja uważam, ja mam do niego ogromny szacunek, jest to bardzo dobry, szczery Polak, jest to bardzo dobry człowiek i wspaniała postać, ale trochę, tak powiem, czasami łatwowierna, ale to się bierze z takich tych chrześcijańskich korzeni. Jednak jak nie było, wiesz, nawet same całowanie to panią Merkel w rękę, to już było takie niesmaczne z mojej strony. Już wiem, że jak Donald Tusk całował, to już było to takie poddańcze, a to, że pan Kaczyński jest szarmancki, że tryska polską kulturą, jest to dla mnie miłe i przyjemne, tylko powiem Państwu szczerze, że ja w swojej młodości też taki byłem, ale podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych i widziałem, jak te elity ze sobą obcują, to rzadko kto całuje kogokolwiek w rękę, raczej nikt nie całuje, a jeśli nawet, jeżeli już to się robi, co ja tak powiem już na wieku bardziej dojrzałem, to całuję tylko te osoby, które są godne pocałowania w rękę. Naprawdę kobiety dystyngowane, kobiety, tak powiem, z dobrego towarzystwa, jak sobie przedstawione, to z przyjemnością. A jeżeli jest to osoba taka obojętna, półobojętna, albo taka lewacka, albo jakaś tak zwana europejska, to podaję rękę i na tym sprawa się kończy. Także tutaj już to, tak nie chcę się skupić na samym geście, ale żeby to zrozumieć szerzej, to jest tylko takie coś, co to drugą stronę utwierdza w takiej wyższości po prostu. Także to jedna sprawa. Druga sprawa, uważam, że jednak jakby nie było, Niemcy nie są Polsce przyjaźnie nastawieni. Prasa niemiecka, podejrzewam, że to jest taka bardziej liberalno-żydowsko-niemiecka, to ona jest nieprzyjemna, nieprzychylna Polsce. I ja od niej po prostu nic bym nie oczekiwał. Przede wszystkim jedynie co należałoby zrobić, to pogonić się z Polski. Jeżeli oni chcą tam wrabiać te umysły niemieckie na swój wzór, to jest ich sprawa. Ale pogoniłbym Niemców z Polski, że tak powiem, że mieli najmniejszy wpływ na kształtowanie charakterów, na kształtowanie umysłów ludzkich. To jest podstawa. Jeżeli chcą kooperować, można kooperować i trzeba. Możemy się sprzedawać sobie towary nawzajem, takie i takie. Niemców też tak samo można oszukiwać jak oni nas, jeśli oni w tym, że tak powiem, próbują uczestniczyć. Z drugiej strony uważam, że trzeba czym prędzej nawiązywać jakieś trwalsze relacje, powiedzmy transatlantyckie, szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, żeby jednak był przepływ towarów i handlu między tymi krajami. Także uważam, że ta Wielka Brytania i Stany Zjednoczone to powinny być naszym takim autentycznym partnerem. A z Niemcami to trzeba rozmawiać też z pozycji siły i trzeba przypominać i zacząć rozmawiać o spłacaniu tych długów powojennych, także jako odszkodowanie za zniszczenia i inne sprawy. To powinno być głównym tematem, a nie czy tam Angela Merkel poprze Tuska, czy nie poprze. Tutaj, a proszę Państwa, z drugiej strony ta Merkel też, wiadomo, że widzę po prostu po niej, że ona gardzi Polakami, ale podejrzewam, że nie mniej gardzi, a może tak samo ten Scholz. Także ja jestem za tym, że w Niemczech im gorzej, tym lepiej. Także nawet jakby został wybrany Scholz, to nic by złego się dla Polski nie stało, bo jednak nasze relacje muszą ulec diametralnej zmianie i Polska musi występować niezależnie, że słabsza ekonomicznie z pozycji jednak siły.
i dopytywania się o pewne sprawy. Także, że tutaj jest, uważam, że ten kierunek należałoby obrać. A z Merkel, no nie wiem, ja to już w Ameryce posiadam taki sposób bycia, że człowiek się uśmiecha, żartuje, ale swoje myśli, tak powiem, że żartujemy, bawimy się, ale nikt nic się nie mówi takiego, żeby to było zobowiązywało do czegokolwiek. Jeżeli są te tematy takie, o które druga strona pyta, to może być tak, tak, wspaniale, zgadzamy się, pan wyśmienity, ja sam o tym myślałem, także jak będziemy gotowi, to damy znać, nie dzwońcie do nas, my do was zadzwonimy i wam powiemy, jak to widzimy, także, a później może przeciągać w czasie i tak zawracać, zawracać dupę, jak dupie Maryni. O dupie Maryni rozmawiać z tymi Niemcami, jak chodzi o te sprawy takie, których nic specjalnie nam to nie wnosi, bo jednak jakby nie było, oni nas gardzą, oni nami, Polakami gardzą. A z drugiej strony naprawdę trzeba się upominać o repatriację wojenne, o odzyskanie dzieł sztuki, pieniądze i takie inne historie. Także chciałem doić tych Niemców, tak jak Żydzi doili, tak Polacy mi teraz następnie zacząć ich doić od samego początku, żeby co oni się, wiesz, wychylą, tak jak z Tuskiem doimy. Także, żeby oni wiedzieli, kurczę, tego i należy jednak i zacząć im przypominać te sprawy wojenne. Mówisz to tak w dobrej wierze, żeby to się nie powtórzyło, my was kochamy, ale to, wiesz, byli wśród tych Niemców, wśród tych nazistów byli sami Niemcy, także musicie coś z tym fantem zrobić i w ten sposób należy obierać relację polsko-niemiecką. To tyle, bo was jedzą, o tyle, serdecznie pozdrawiam z pięknej okolic przyrody, z drogi na Ostrołękę zapewne. Hasta la vista.